gołębie pocztowe potrafią przebyć setki kilometrów. Ale kto zastanawiał się, co wpływa na ich prędkość, na ich powrót, na to, czy wrócą w ogóle do domu? Dzisiaj opowiemy o tym, jak pogoda wpływa na lot gołębi. Uwzględnimy wiatr, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne. To wszystko na naszym wieloletnim doświadczeniu i na badaniach, o których zaraz opowiem trochę więcej. Gołębie pocztowe to niezwykłe zwierzęta. Zastanawiając się, co może mieć wpływ na lot gołębi, tak jak wcześniej w wstępie wspomnieliśmy, jest to pole magnetyczne, są to infradźwięki, są to punkty orientacyjne, na których gołębie latając zwracają uwagę, aby wrócić do naszego gołębika. Ale co za tym idzie, to natura. Natura niestety jest nieokiełznana i jak zapewne już wiecie, po wielu lotach potrafi zrobić nam się burza, deszcz potrafi przejść, przez co no niestety czasem nie trwa to tydzień, dwa tygodnie, potrafią być to miesiące, gdy nasze gołębie się po prostu zagubią. Dzisiaj, dzieląc wszystko na kategorie, opowiem Wam trochę więcej na temat tego, jaki ma to wpływ. Niby takie proste, ale jednak trochę bardziej, szerzej poruszymy ten temat, żebyście po prostu zwracali na to uwagę. Pierwszym najważniejszym czynnikiem jest wiatr. Wszyscy o tym doskonale wiemy, wszyscy prognozujemy, pogodę sprawdzamy, jaki będzie wiatr. Wiatr w plecy dodaje prędkości gołębiom. Wiatr w dziób spowalnia te gołębie, przez co więcej tracą energii, muszą być bardziej przygotowane do większego wydatku energetycznego. Ale jest jeszcze wiatr boczny. Wiatr boczny niby nie napędza, niby nie spowalnia, ale co robi? Zmienia trasę. Będzie spychał te gołąbki, zplanowane już przez nie trasy, tak jak się nawigowały w miejscu wypuszczenia, zawsze pozostawiamy kabinę, żeby one się doprecyzowały do miejsca, w jakim są w tej chwili i już układają sobie w główce powrót do domu. I potem takie gołąbki z ułożonym planem wyskakują na wiatr boczny, który miesza im, ponieważ się spycha. Muszą się od nowa nawigować, nadrabiają do tego kilometrów, w którym mają też większy wydatek energetyczny. A oczywiście pośrednio wiatrem rządzi co? Ciśnienie, i o tym opowiemy za chwilę. Kolejną kwestią jest deszcz. Tak jak dzisiaj widzicie, mamy piękne słońce i delikatny wiatr. Niestety, jak to w lotach bywa, komórki tworzą się od razu. Bardzo często są niespotykane, ciężko je przewidzieć. Dzieje się tak najczęściej właśnie przy dużym ciśnieniu, gdzie po prostu różnorodność potrafi nas zaskoczyć. Również przy tym oczywiście nasze gołębie. Ich aerodynamika jest dużo mniejsza, a ich waga jest dużo cięższa, co powoduje to, że gołębie bardzo często muszą po prostu się zatrzymać. Nie dolecą do nas, bardzo często bywa tak, że gołąb pozostanie gdzieś na drodze, zatrzyma się na drzewie, po prostu nie będzie miał siły powrócić do domu. Taki przykład mogliście oglądać nasi tutaj widzowie, którzy oglądają nas od dłuższego czasu, gdy ratowałem gołębia w Toruniu, który dosłownie stał na drodze. Tak się zdarza bardzo często, gdy po prostu źle przewidzimy okienko pogodowe. Gołębie to wszystko wiedzą, to zaraz też opowiem trochę dalej w materiale. Bardzo często stoją w kabinach i nie chcą ruszyć, przez to, że po prostu to już przewidziały. Ale do tego zaraz zejdziemy. Na to wszystko przychodzi mgła. Mgła jest takim przeciwnikiem gołębia, że niestety nie ma punktów odniesienia. Gołąb lecąc nawiguje się po znanych obiektach, które wcześniej już poznał na oblotach czy wcześniejszych lotach. Bardzo często na przykład mówili ludzie o tym, że gołębie latają wzdłuż autostrad czy dróg, które znają, czy odwodzą się do tego, że widać wysoki komin czy jakieś góry. Więc mgła niestety zabiera im ten najważniejszy czynnik, czyli tam gdzieś widoczność, tak, wzrok, przez co gołębie bardzo często również spowalniają ten swój lot, czy po prostu muszą ograniczyć gdzieś prędkość lotu swojego, bo po prostu nie widzą, czy nie wiedzą, gdzie lecą. No i również przez to często zdarza się w taki sposób, że gołębie nam się gubią. Temperatura jest bardzo ważnym tym czynnikiem. Możemy ją rozdzielić na wysoką, jak i również na niską. Ta wysoka, czyli teraz właśnie na lotach, która najczęściej nas obowiązuje, jest dla nas większym zagrożeniem. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że gołębie muszą być bardzo dobrze nawodnione, ponieważ przy takich wysokich temperaturach no, gołębie mają duszności, mają problem z tym, że po prostu ta woda z nich znika bardzo szybko pod względem gdzieś tego wysiłku, który muszą włożyć na to, żeby wrócić do swojego gołębika. Natomiast jeżeli chodzi o niską temperaturę, no tutaj sprawa wygląda
trochę prościej, ponieważ gołębie po prostu potrzebują większej energii na to, żeby rozgrzać swój organizm, ponieważ no wiadomo, ujemne temperatury co do siebie, że nas ochładzają, a gołąb w tempie no, musi zużywać więcej energii na to, żeby wrócić do gębnika. Należy zwrócić uwagę również, że przy wysokich temperaturach w lato dużo częściej dochodzi do tych zjawisk, gdzie łączą się wysokie i niskie ciśnienie, tworząc przy tym burze i tak zwane okienka pogodowe, nie te dobre, a te właśnie złe, czyli duże opady, czy duże wiatry, które zrywają się i przez co gubimy swoje gołębie. A teraz coś ciekawego. Ciśnienie atmosferyczne, czyli coś, na co wiele osób, tak po samej rozmowie na wszystkich wystawach, na których miałem okazję być, ludzie zwracają uwagę, ale nie do końca byli świadomi, jaki wpływ może mieć ciśnienie atmosferyczne na lot gołębi pocztowych. Tutaj z małą pomocą badań, które mam w rękach, opowiem Wam o badaniach Creightona i Keatona, które wykazały, że gołębie potrafią bardzo dobrze wyczuć drobne zmiany ciśnienia. Mówimy tu nawet po 10 mm słupa wody, co odpowiada zmianie w wysokości około 10 metrów. Bardzo, bardzo delikatna zmiana, patrząc pod względem lotu gołębi. Ptaki mogą tak naprawdę przeczuć, dzięki ciśnieniu, że przed nimi czy obok nich gdzieś będzie tworzyć się komórka burzowa, czy będzie po prostu zmiana tego frontu atmosferycznego. Nowoczesne badania z użyciem rejestratorów GPS i czujników barometrycznych potwierdziły, że gołębie zmieniają wysokość i prędkość swojego lotu w zależności od ciśnienia, które po prostu odczuwają. Dzięki czemu możemy zwrócić uwagę przy dobrej analizie tak naprawdę naszych lotów i na przykład z aplikacją Pigeon Map, do której bardzo serdecznie Was zachęcam, bo możecie to wszystko sprawdzić w tej właśnie aplikacji. Możecie dokładnie przeanalizować sobie wszystkie swoje loty nadchodzące, były, w taki sposób, jak to ciśnienie się zmieniało, jak Wasze gołębie reagowały na ciśnienie w danych lotach, jakie wiatry się sprawdzały. Dzięki aplikacji będziecie mogli lepiej przygotować się na kolejne loty. Może nie popełnicie tego błędu, albo po prostu zrobicie coś lepiej. Narzędzie oczywiście jest w pełni darmowe, więc bardzo Was zachęcam. Jest współtworzone przez tutaj naszą firmę Digging w całości. Zajmujemy się 5 osób tym i chętnie wysłuchamy Waszych opinii na ten temat, co uważacie. Wprowadzamy dużo nowości teraz, jak to oglądacie. Jesteśmy w fazie kończenia tworzenia właśnie rodowodów, więc byśmy mogli bezpłatnie stworzyć sobie rodowody z wygenerowanych już wcześniej gołębi. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam, ale wracając do tematu, przejdźmy trochę dalej. Pogoda pogodą. Następnym czynnikiem nadprzyrodzonym bądź nie nadprzyrodzonym, na pewno mało naturalnym, jest wpływ pola elektromagnetycznego na loty gołębi i też infradźwięki. Pole elektromagnetyczne wywołują wszystkie urządzenia typu telefon komórkowy, komputer, nadajnik, radar i tak dalej, więc nie są gołębie w stanie się przeciwdziałać temu, muszą sobie w tych warunkach radzić. Zagęszczenie tego pola, zakłócenia tego pola jest coraz większe z rozwojem naszej cywilizacji i nas jako użytkowników. A infradźwięki, no to widzicie za mną piękny wiatrak ekozielony, który powoduje takie dźwięki, które w nienaturalny sposób zaburzają percepcję ptaków, dlatego też to jest milarka dla ptaków poniekąd. Infradźwięki też wywołują, nie wiem, ocean, szum fal, burze. I teraz jak gołębie słyszą te infradźwięki, których my nie słyszymy, czyli one przewidują już dużo wcześniej nadchodzącą burzę, przed którą będą uciekać. I na przykład kiedy wykorzystujemy okienko czasowe do przelotu gołębi między burzą, która przeszła, a następnym deszczem, który idzie, to nie dziwmy się później, że te gołębie wcale nie mają ochoty pędzić za tą burzą, ponieważ one ją słyszą dużo, dużo dłużej niż my, więc wiedzą, że lecą w kierunku burzy i nie będą się śpieszyły. Jesteśmy już na końcu naszego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zachęcam oczywiście do komentowania i gdzieś tutaj do dyskusji. Jesteśmy otwarci na tym temacie. Co ważne, oczywiście jest to nasza opinia w całości, uwzględniliśmy tutaj badania, które macie w opisie pod tym filmem, jak i również na bazie naszego doświadczenia, na doświadczenia Artura, który jest tu z nami, na doświadczeniach Marka, który lotuje już ponad 40 lat.
ta wiedza nie jest znikąd, tak? Ona jest poparta gdzieś wynikami oczywiście i już długoletnim lotowaniem głębi. Uwzględniając o tym, co wspomniałem wcześniej, zachęcam do pobrania aplikacji, gdzie możecie sprawdzić sobie, która pojawi Wam się gdzieś tutaj zapewne, w której możecie sprawdzić sobie wiatry, linie lotu, wszystkie punkty, ciśnieniem, wszystko tak naprawdę, to wszystko jest za darmo, dodatkowo możecie tworzyć swoją ewidencję gołębi, parować gołębie, tworzyć sobie rodowody w całości za darmo. Jest to nasz produkt w całości wspierany przez naszą tutaj 5-osobową załogę. Zachęcamy bardzo serdecznie do pobrania. Również macie opis, tam wszystko jest zamieszczone. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, dajcie łapki w górę pod filmikiem. Zaznaczcie jeszcze dzwoneczek, tak żebyście mieli powiadomienia. Komentujcie w komentarzach, piszcie sugestie, bądź jakie Wy macie odczucia odnośnie, jak sprawdzać pogodę, na co zwracacie uwagę, na co my powinniśmy większą uwagę zwrócić. Więc zapraszamy serdecznie, poddajcie tematy filmów. Tak, no właśnie, co byście chcieli, oczywiście chcieli usłyszeć, postaramy się tutaj przewertować całą wiedzę, nie tylko oczywiście o polskich źródłach, bo opieramy się również na anglojęzycznych. Stąd też takie fajne ciekawostki możemy dla Was wyciągnąć, jak nie wiem, niektórzy możecie pamiętać, na przykład Basia opowiadała na temat tutaj kortykosteronu. Tak, czyli można powiedzieć lęku, gdzieś stresu, tak, który wydobywa się i jaki ma wpływ na gołębie. Więc zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do tego, żebyście pisali nam, co byście chcieli usłyszeć, co Was interesuje. Subskrybujcie, komentujcie, dobry. Lajkujcie.